Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Michał, a.k.a. Pomidorem.pl i witam was ponownie w kolejnym materiale o Crashu Team Racing Nitro Fueled. I w dzisiejszym materiale zabierzemy się za cztery tematy, tak dokładnie mówiąc. Między innymi pierwszym tematem będzie tak jakby szybkie omówienie filmiku, który pojawił się 28 maja, czyli tego, który pojawił się przed Retro Stadium oraz Dragon Mines, czyli Zem and Zam, ponieważ tak został przedstawiony gameplay Zema i Zama, czyli postaci z Nitro Karta. Następnie zabierzemy się za Mystery Caves, później zahaczymy sobie od Nipsia Driving, a na samym końcu zobaczymy zwiastun rozgrywki po polsku, bo tak, również wyciek polski zwiastun rozgrywki z Crash Team Racing Nitro Fueled. No to co? Bez zbędnego przedłużenia, lecimy z koksem. W sumie fajnie się prezentowali tutaj Zem and Zam, ale wydaje mi się, że oni byli przedstawieni w trasach z Nitro Karta, bo szczerze powiedziawszy tych tras tutaj nie kojarzyłem. Raczej bym nie pomyślał, że oni byli na trasach z Crash Team Racing. Wydaje mi się, że oni jak już to byli tam w trasach pokroju Meteor Gorge albo tam, nie wiem, Assembly Lane z Crash Nitro Karta. Wiecie, Meteor Gorge z drugiego świata, albo Assembly Lane z ostatniego, gdzie był Giri bossem. Wiecie, ten komputroniczny świat. Komputerowy, przepraszam, nie komputroniczny. Co za słowo wymyśliłem, dobra. Ale co ja tu mogę powiedzieć? No, fajnie, podoba mi się to, że Zem i Zam będą grywalnymi również postaciami i pojawią się w tym, w Adventure Mode. Bo tak, skoro mamy 28 postaci grywalnych w trybie Adventure Mode z Nitro Fueled, no to wydaje mi się, że oni również będą grywalnymi postaciami. A co tu jest napisane? From Gasmoxia. W sensie, że Zem i Zam pochodzą z Gasmoxii? To ma sens. W sumie to ma naprawdę wielki sens. Ale nie mnie to oceniać. Wydaje mi się, że być może coś w tym jest, jakieś ziarenko prawdy. Być może. Dobra, następny filmik, który sobie omówimy, to Mystery Caves Gameplay. Oczywiście pochodzący z kanału Canadian Guy, bo kogo bym innego w tym momencie oglądał. No w sumie czasami brałem filmiki z kanału PlayStation i wielu innych podobnych, gdzie wyciekły też takie nowości. Ale dobra, Canadian Guy to jest tak naprawdę taki, nie wiem, pierwowzór tych wszystkich informacji i tak dalej. We just got gameplay of Mystery Caves, courtesy... Ej, ale tu początek Mystery Caves mi się bardzo podoba. Poczekajcie, jeszcze raz wam pokażę. O, coś takiego, że mamy tutaj takie ruiny i takie elementy dżungli tutaj. To mi się bardzo podoba, takie liany czy coś takiego. Super zrobili to. Of Mystery Caves, courtesy of IGN. Let's talk about it. A new track. What's up, guys? Canadian Guy here, and I am back with a new track. Clockwork Oompa, widzę. Crash Team Racing Nitro Fueled. So IGN was able to get two sneak previews of two tracks, and in this video, we're gonna go over Mystery Caves. Let's check it out. Oj, to tam jest jakiś jastrzem, czy to był nie? Ej, ale kozacko oni teraz zrobili. Tam są triceratopsy z Crash Trójki. Ale beka! Dobra, koleś tutaj gra crunchem, widzę. Entrance, velo i pinstripe. Ale kozacko oni to zrobili teraz. I ten skrót jest bardziej widoczny, on cię nie będzie spowalniał.
Jak Crunch będzie robił drugie okrążenie, to powiem wam, o co mi chodzi. Ale ty, Mystery Caves wygląda naprawdę kozacko. To jest po prostu... Ła! O kurde! Dobra, jest drugie okrążenie. Nie, graficznie naprawdę on zarobiście wygląda. Patrzcie na to, tutaj jest taki zakręt tutaj w lewo, przed tymi skrzynkami, bo widzicie, tutaj są skrzynki i lecimy sobie tutaj, takim zakrętem dużym w lewo. I tutaj mamy taki skrócony zakręt w lewo. I tam w oryginale jest skrót, który cię troszeczkę spowalniał przez tą taką ziemię, która tam występuje. A tutaj... Co ja mogę powiedzieć? Przecież tutaj bez problemu będzie można sobie przejechać. Podejrzewam, że oni tam zrobią jakieś ekskluzywne skrzynki dla reliktów. Tam pewnie dwie, może jedną postawią. O, TNT. Trochę słaba ten, słaby power up. Znaczy item, nie power up. Ale te ognie tutaj po boków. Muzyka w ogóle, która leci w tle. Dobrze jest remake'owane. So, yeah, this track is completely different. Like, Beanox... Zgadzam się z tobą, Canadian Guy. Nie ma tutaj co do ukrycia i tutaj w ogóle widzę, że to jest pokazane z kanału IGN. Bo tutaj widzę logo. O, Triceratopsy z Crasha Trójki oczywiście. No to jest to, na co zwróciłem uwagę między innymi. Ja pewnie teraz mówię o takich między innymi ciekawostkach. Tak więc, reasumując, Mystery Caves wygląda zarobiście i... Wow, nie sądziłem, że Binox i Activision jeszcze mnie zaskoczą w jakiś sposób. Bo wiecie, to już jest tak naprawdę końcówka, no bo mamy aktualnie 11 czerwca, to wyciekło 6 czerwca, więc 5 dni temu. I wydaje mi się, że to już będą ostatnie soki tak naprawdę wyciskane z tej gry, że tam trochę jeszcze będzie pokazane, ale już reszta, no to będziemy czekali te 10 dni do premiery. Chciałbym się mylić, ale tak mi się wydaje. Dobra, Mystery Caves mamy omówione, więc czas na Deep Sea Driving. We just got gameplay of Deep Sea Driving, courtesy of IGN. Let's talk about it. What's up, guys? Canadian Guy here, and I am back with a new track from Crash Team Racing, Nitro Fueled. Super Speedway today. So, IGN was able to get two sneak previews of two tracks. And in this video, we're gonna go over Deep Sea Driving. Let's check it out. Deep Sea Driving. Oczywiście tak. Crash Nitro Kart. Single race. I jedziemy z koksem. O, ładnie się prezentuje początek. Ale oni zmienili ten poziom strasznie. O, oni skrócili mega, o kurde, szkoda. A ja, co tu robił ten zagary w tamto oko, what? Nie przypominam sobie, żeby tamto oko się pojawiło w normalnym nitrokarcie. Ale muzyka jest jak najbardziej spoko. O, i te wkurzające te, takie... Jezu, jak to się nazywa? To co się teraz kręci, te takie wiertła? Coś a la wiatrę. So sadly for this video we only got... Wiecie co, powiem szczerze, jeżeli to znajdę, to wam pokażę, o co mi chodzi. Na przykład, czekajcie. O! Tutaj podoba mi się to, że oni zrobili coś takiego, że jest taka tutaj wyskocznia z lewej i z prawej strony. Tylko co mi się bardzo nie podoba, to że pozbyli się tego
tunelu z obu stron. Wiecie, że po lewej stronie był ten taki, powiedzmy, nieskończony boost i jechałeś do właśnie tej oto sekcji, albo po prawej stronie. To takie rozwidlenie. Wiem, że to było specjalnie robione pod te elektroniczne karty, które były w nitrokarcie, te, które miały, wiecie, antygrawitację, że mogły sobie pozwolić na więcej niż takie zwykłe karty w normalnym crashu, ale jednak tą sekcję z boostami myślę, że mogliby normalnie zostawić, że to jest troszeczkę takie, powiem szczerze, poziomy z Crasha Team Racing nie odczują czegoś takiego jak taką pustkę, znaczy wiecie, takie, na pewno nie wiecie, o co mi teraz chodzi, więc powiem to tak powoli i żeby było to zrozumiałe. Poziomy z Crasha Team Racing nie odczują czegoś takiego, że te poziomy dostaną mocno w dupę. W sensie takim, że będą w pewnym stopniu masowo wycinane rzeczy, które nie pozwolą na coś. W Nitro Karcie niestety widać, że te poziomy dostają mocno w dupę. Dlaczego? Ponieważ są sekcje, które są ekskluzywne dla Nitro Karta i w Nitro Fieldzie oczywiście one w pewien sposób nie mogą się pojawić, dlatego że nie ma tutaj tych kartów antygrawitacyjnych, o czym już wspominałem. Więc te sekcje, gdzie są te wykorzystanie tej antygrawitacji, muszą się pozbyć. I co jest najgorsze, to to, że 90% poziomów z Nitro Karta właśnie będą w taki sposób przedstawione, że będzie dużo rzeczy tam powycinanych, skróconych i tak dalej, więc to jest to, dlaczego poziomy z Nitro Karta dostaną mocno w dupę, a nie poziomy z Team Racing. Ale to już raczej o tym wszyscy wiedzieliśmy. So sadly for this video, we only got like one lap. I wish we could have gotten a bit more. O, te macki w ogóle są też w porządku. But hey, it is what it is. Let's break down a bit of what we got. So the theme of this level is almost as if there is an underwater lair being built. But as you can probably tell, judging by the sheer size of this. O, to też jest bardzo interesujące to, co się tutaj ukazało nam w Deep Sea Driving. Mówię, te macki, które są na początku poziomu i to sprawia, że po prostu ten poziom jest coraz to bardziej ciekawszy. Moim skromnym zdaniem. Mogę się mylić. Drill, it's a little bit invasive to the surrounding environment. And it would seem that it has slightly frustrated a kraken-like creature. We can see tentacles everywhere trying to rip the industrial work apart. Also, throughout the level. Tego oka, powiem szczerze, nie pamiętam z Nitro Karta. Tego zegara zresztą też. Więc to są takie dwie rzeczy, które, do których teraz nie mam pewności, bo nie pamiętam, żeby to się pojawiło w Nitro Karcie. Może zaraz będzie jakieś porównanie. We can see eyeballs that don't look too happy or chipper. In fact, they look like quite the opposite of anything happy. Ej, faktycznie, czyli jednak się okazuje, że się pojawiło to oko w Nitro Karcie. O kurde. Or, you know, chipper. But anyway, what did you guys think of the level? Comment below and let me know. By the way, a huge shout out to my. No i dobra, tutaj właśnie Canadian Guy przedstawił. Uważam, że Deep Sea Driving fajnie się prezentuje, aczkolwiek no, szkoda trochę, że został w taki lekki sposób powycinany i te sekcje, musieli się po prostu tych sekcji pozbyć. No ale też się z drugiej strony nie dziwię. Szkoda wielka, no ale co ja na to poradzę? Szkoda. Po prostu szkoda. Poziom bardzo dobry. Poziom bardzo dobry, tak jak już wspominałem, ale szkoda, że będzie miał powycinane niektóre rzeczy. No i na sam koniec zostawiamy sobie zwiastun rozgrywki, czyli już tym razem ten taki drugi. To chyba był przed E3. Nie wiem, jak się prezentuje z E3. Wiem, że to chyba było chwilę przed E3, a może w trakcie E3. Nie wiem. To jest 6 czerwca, więc jeżeli ktoś w ten, to będzie wiedział, o co chodzi. Więc oglądamy. PEGI 3.
O nie! Hyper Spaceway! A to jest Android Alley. O i smog z derafów Cortex. Nie no, powiem szczerze. No, nie wiem co mogę powiedzieć, nie wiem co mogę powiedzieć. Fajnie się ten zaprezentował, ale to mi się wydaje, że to jest Android Alley, bo rozpoznałem trochę też po tym, że na początku tu gdzieś był pociąg, sekcja z pociągiem. O właśnie, tutaj. Wydaje mi się, że to jest Android Alley, ale mogę się mylić. Tak mi się przynajmniej to skojarzyło. I oczywiście to. To było to, nie? Tak, to chyba było to. To jest Hyper Spaceway, bo wiem, że Crash będzie tutaj skakał pomiędzy tymi wszystkimi światami i tak dalej. Masakra, Hyper Spaceway jest potwierdzony. Jezus Maria, poziom, którego bardzo nie chciałem, żeby był potwierdzony, właśnie się okazał potwierdzony. God damn it. Ajajajajaj. No ale co ja mogę powiedzieć o zwiastunie rozgrywki? No, powiem szczerze, druga wersja jest jeszcze bardziej przekonująca od pierwszej wersji, nie powiem, że nie. Ale co jest rzecz, która mnie bardzo zastanawia? No, tryb Adventure to raczej jest coś, co mnie też bardzo interesuje. Tam mamy te portale z tymi CTR-ami i tak dalej. I coś tutaj jest, widzicie? Takie zielone. Wiem, że tam jest kryształ, ale to wygląda, jakby tam była jakaś droga. No właśnie. To wygląda, jakby była tam jakaś droga. Może ja mam jakieś schizy. Albo na przykład tryb walki. Osobiście podoba mi się to, że tutaj są te kryształy i tak dalej. I podejrzewam, że właśnie oni zrobią to, jak w Crashu Nitro Kart, gdzie będą tam różne te tryby walki, że albo się naparzasz i zdobywasz punkty, albo właśnie kryształy zdobywasz. Skąd te przepuszczenia? Już mówię i objaśniam. Z tego oto powodu. Jak widzicie, jesteśmy na stronce, gdzie są trofki, które mają zagościć w Crashu Team Racing Nitro Fueled. Jest jedna trofka, która wydaje mi się, że może potwierdzić poziomy z Crash Nitro Kart w Adventure Mode. Jest jedna taka trofka. Ale w zasadzie dwie, bo przed chwilą być może zobaczyliście. O, proszę bardzo. Complete All Crystal Challenge CTR i CNK. I to troszeczkę może potwierdzić, że chociaż poziomy z fioletowych CTR-ów pojawią się w Adventure Mode. No bo jednak, no raczej tej trofki się nie dostaje tak, o. Albo jest jeszcze jedna trofka, którą widziałem u góry. Nitrostalgia. Finish first on all tracks CTR. Cenka. To może nie potwierdza aż tak bardzo co ostatnia trofka, ale wydaje mi się, że jest to jednak po części potwierdzone, że poziomy z Nitro Karta mogą zagościć w tryb Adventure. W Nitro Fueledzie, rzecz jasna. No i to by było na tyle. To co chciałem omówić, to omówiłem. Ostatnia rzecz, którą chcę dodać, to prawdopodobnie jest to już ostatni materiał odnośnie Crash Team Racing Nitro Fueled. Prawdopodobnie, więc nie bierzcie tych słów za pewnik, ale jest duża szansa, że już po tym materiale nie będzie żadnego materiału o Nitro Fueledzie i po prostu już będziemy wyczekiwać na samą gierkę. Mam nadzieję, że wszystkie materiały, które tutaj omawiałem do tej drogi do Nitro Fueled wam się podobały. Napiszcie, co sądzicie.
przepraszam większość osób, które uważa, że na przykład mam bardzo subiektywną opinię na temat większości rzeczy, no ale niestety ja mam coś takiego, że mnie często coś innego denerwuje niż większość ludzi. Uwierzcie mi, ja chciałbym się przyczepiać tak jak niektórzy ludzie do niektórych rzeczy. Na przykład jest większość rzeczy z Nitrofielda, gdzie większość ludzi przyczepia się do nich, a ja uważam, że one są spoko. Ale no po prostu nie chcę robić tak, że jak coś mi się podoba, to ja na siłę się będę przyczepiał. Wiecie o co chodzi. Ja raczej w swoich reakcjach wolę być naturalny, niż żeby być sztuczniakiem. Dzięki za uwagę, jeżeli wam się spodobało, to zostaw łapkę w górę, napisz komentarz, jeżeli jesteś nowy na tym kanale, spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału, kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami itd., itd. A jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało, to raz jeszcze mówię. Zostaw komentarz, jak ci się podobały materiały z drogi do Nitro Fuelda. Nie mówię, że nie, może coś się jeszcze pojawić, ale szanse na to to jest jakieś takie 30%. Napisz, czy ogólnie ci się podobało prowadzenie tych materiałów. Widzimy się w kolejnych materiałach i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i pa pa.